To jest chyba jedyny fragment w programie, w którym występuję osobiście. I cieszcie się, bo nie wygląda zbyt atrakcyjnie i bardzo źle by to wpływało na resztę serii. Serii, której miałem nie produkować, ale produkuję, bo poprzednia jednak spotkała się z bardzo ciepłym odbiorem. Tym razem zwiedzę nieco dalsze rejony mojego miasta i tradycyjnie chcę pokazać, że wcale nie trzeba wyjeżdżać gdzieś bardzo daleko, żeby móc miło spędzić wolny czas. Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie, nawet bardzo blisko siebie, żeby znaleźć drobne miejsca, drobne atrakcje, które warto odwiedzić i wstyd byłoby umrzeć, nie widząc ich wcale. Na przykładzie Częstochowy i jej południowych peryferiów pokażę Wam, co warto, jak warto szukać, jak trzeba szukać i jak przy okazji można się dobrze bawić i wypocząć, zwiedzając miejsca, w których na co dzień jednak nie jesteśmy. A wpływają one regenerująco na psychikę, bo o to przede wszystkim w wypoczynku chodzi. Seria, którą teraz zaczynam i po raz ostatni występuję przed kamerą w niej, oparta będzie na miejscach, które z wypoczynkiem fizycznym nie mają absolutnie nic wspólnego. Na koniec tych nagrań, kiedy pewnie siedzę przed komputerem i montuję, to równolegle masuję kolana, bo ostro je zamierzam zjechać, a jako że część zdjęć już mam za sobą, no to już oczywiście już je zjechałem. Jadę jeszcze na drobne dokrętki do niektórych miejsc, w których byłem i okazało się, że czegoś zapomniałem albo pogoda mnie wygoniła. Natomiast Wy zasubskrybujcie ten kanał albo przynajmniej zapiszcie sobie adres kanału, jeżeli nie macie konta na YouTube i oglądajcie kolejne odcinki, w których wystąpię. Nie wystąpię. Wystąpi przyroda. Przyroda, którą warto zwiedzić i miejsca, które występują na mapach turystycznych w postaci malutkiego znaczka. Znaczka, na którego zazwyczaj, na który zazwyczaj nie zwracamy uwagi, a szkoda. To dlaczego pociąg w dodatku towarowy? Co to za przyroda? Bo miejsce, w którym teraz stoję, to taki punkt węzłowy różnych szlaków turystycznych. To jest miejsce, które kiedyś prowadziło z Częstochowy na Jurę do takich flagowych miejsc północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. No teraz już zostało zastawione przez pociągi. Droga biegnie którędy indziej, natomiast turyści bardzo chętnie z tego traktu korzystają, bo tu nie ma samochodów i rowerkiem, a nawet na piechotę z kijkami można sobie popierniczać wesoło, wypoczywając przy okazji. Odwiedzimy więc miejsca pamięci, skałki, groty, chyba zamki, różne dawne uzdrowiska i miejsca, które przypominają nic, a stanowią ważny element historii przemysłu. Przemysłu, który tu również jest już historią. Także zapraszam na serię i bawcie się dobrze.